Wychodzę z założenia, że każdy gracz komputerowy chciałby posiadać jak najlepszy komputer, by móc ogrywać swoje ulubione tytuły w jak najwyższych rozdzielczościach, a także detalach. Ale niestety nie każdy jest w stanie zapłacić za najlepsze części, czy też wydać jak najwięcej pieniędzy, żeby móc sobie to zapewnić. Dlatego też czasami po prostu korzystamy z części używanych, bądź ze starszych serii danych komponentów. Ale jeżeli chodzi o karty graficzne, pojawiła się ostatnio nowa opcja, czyli tak zwane karty po kopaniu Ethereum czy Bitcoinów. Czy są one bezpieczne, czy powinniśmy je kupować, kiedy mamy dobrą na to ofertę? Dowiecie się już z tego odcinka. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, chciałbym tutaj wytłumaczyć parę rzeczy. Otóż po pierwsze, nie miałem pojęcia, że film o Ethereum, czyli pierwszy materiał, zrobi 10 tysięcy wyświetleń. Aktualnie przebiliśmy mój chyba najwyższy rekord, jaki dotąd miałem na filmie. Dziękuję wam wszystkim za to bardzo serdecznie. Druga sprawa. Niestety ten film zawierał trochę błędów. Po pierwsze, moje wszystkie teorie tak naprawdę były błędne, co zresztą już można teraz sprawdzić bardzo łatwo. I jest jeszcze parę problemów definicyjnych, które właśnie chciałbym teraz tutaj wytłumaczyć. Pierwsza sprawa. Szał na Ethereum się skończy, bo wartość Ethereum spada. To jest nieprawda. Szał na Ethereum się nie skończył. Szał na Ethereum dopiero się zaczyna, ponieważ do gry wchodzą firmy, a nawet całe organizacje, które chcą zainwestować w kopanie Ethereum i budują one koparki złożone nawet z kilkudziesięciu kart graficznych. Z tego powodu trudność wykopywania zwiększa się i żeby uzyskać taką samą wydajność, jaką się miało na przykład miesiąc temu, to trzeba po prostu zainwestować w lepszy sprzęt. Niektórym przestaje się to opłacać, dlatego też takie osoby kończą przygodę z kopaniem i odsprzedają swoje części. I co za tym idzie, także ceny kart graficznych znowu wróciły do poprzedniego stanu, tak jak były kiedyś. Teraz sprawa numer dwa, czyli cena, a także dostępność kart graficznych. Otóż jak wiemy, w sklepach ceny wywindowały o 400-500 zł, a także zaczęto nakładać limity na osoby, czyli ile dana osoba może kupić kart graficznych w przypadku jednego zamówienia. Ale powiem wam szczerze, że to jest tylko i wyłącznie wybryk z samych sklepów i ich sposób na szybki zarobek, ponieważ w przypadku kupna z hurtowni mogliście kupić każdą kartą graficzną, jaką chcieliście, za normalną rynkową cenę. I teraz przejdźmy do głównego tematu. Czy warto kupować kartę po kopaniu? Otóż według mnie warto. A dlaczego? Już tłumaczę. Otóż jak wiemy, w przypadku kopania, karty graficzne są używane cały czas przez kilka miesięcy, 24 godziny na dobę. To znaczy, że materiały eksploatacyjne, z których karty graficzne są zrobione, są bardzo mocno zużywane, w tym wiatraki. Wiele osób boi się, że taka karta mogłaby po prostu paść lub ulec awarii w przeciągu tygodnia bądź miesiąca. Ale sprawa wygląda zgoła inaczej. Technologia kopania idzie do przodu. Powstają nowe protokoły, jak i usprawnienia, dzięki czemu karty graficzne są o wiele mniej zużywane. Choć kiedyś prawdą było, że sprzęt był wykorzystywany w 100%, to teraz mówimy o zużyciu na poziomie około 80%, a co za tym idzie, żywotność kart znacznie się wydłuża. Choć ich ponowne użycie do kopania może nie być tak dobrym pomysłem, to nic nie stoi na przeszkodzie, by znalazły swoje zastosowanie w gamingu. Trzeba sobie powiedzieć, że w tym zestawieniu RX 480 jest także najstarszą kartą, która ma ponad rok. Dlatego też, jeżeli ma ponad rok, to znaczy, że wciąż ma gwarancję. A jeżeli ma gwarancję, to jeżeli coś się z nią stanie, możemy ją po prostu wysłać na gwarancję, ponieważ każdy sklep powinien uznać gwarancję tej karty graficznej z prostego powodu. Otóż używanie karty graficznej do kopania jest takim samym sposobem niszczenia karty, jak na przykład granie na niej, czy też renderowanie na przykład filmów, czy grafiki komputerowej. Dlatego też nie mogę wam powiedzieć, że ej, kopałeś tą kartą, działałeś na jej szkodę, dlatego też nie uznamy ci tej gwarancji. Jeżeli chodzi o inne karty, czyli serię 500, RX, czy GTX 1060, czy 70, te karty są jeszcze młodsze od RX 480, dlatego też były mniej używane, więc powinna być mniejsza szansa na właśnie taką awarię. I teraz jak taką kartę kupić? Otóż pierwsza rzecz, musi być na niej gwarancja. Jeżeli nie ma gwarancji od producenta, ponieważ nie wiem, zgubił paragon albo pudełko, dany sprzedawca, musi dawać wam chociaż gwarancję rozruchową, czyli taką, dzięki której będziecie mogli sprawdzić i przetestować kartę, czy działa i czy nie będzie awarii. Wtedy macie 2 tygodnie, czy właśnie miesiąc na zrobienie tego. Jeżeli wszystko jest ok, to jest ok, kupiliście dobrą kartę. Jeżeli chodzi o cenę, i tutaj się teraz posłużę RX 480, więc zróbcie sobie taki adekwatny przelicznik. RX 480 8-gigowy kosztował nowy 1400 zł według Wilczka CK, którego wspominałem w poprzednim odcinku. Jeżeli ktoś chciałby wam sprzedać kopanego RX 480 8-gigowego za, nie wiem, 1200 zł, 1300 zł,
Nie bierzcie tego. Po prostu ryzyko może nie jest duże, ale wciąż jest, dlatego też za taką cenę powinniście kupić normalnie używanego RX-a, dlatego też nie bierzcie takiej karty po kopaniu. Jeżeli to będzie 1000 zł, no maksymalnie 1100, to wydaje mi się, że to jest dobra oferta, ale więcej nie. I jeszcze na koniec odcinka mała ciekawostka. Otóż jak pamiętacie, w jednej z teorii przytaczałem nową serię kart graficznych od AMD, czyli RX Vega, i mówiłem, że może ona minimalnie poprawić sytuację na rynku, wtedy kiedy jeszcze ceny były takie wysokie. Otóż jeżeli chodzi o RX Vega, nie ma tak naprawdę na co czekać, jeżeli chodzi o konsumencki rynek. Chyba że na Vega 56, która według pierwszych niepotwierdzonych jeszcze benchmarków bije na głowę 1070 za cenę $400. Po przeliczeniu na złotówki, dodaniu cła, VAT-u i innych podatków wyjdzie nam cena około 2000 zł, czyli bardzo zbliżona do wcześniej wymienionej karty Nvidia. Ale jak pokazują raporty, pierwsze benchmarki i w ogóle pierwsze testy, RX Vega jest po prostu idealną kartą do kopania, dlatego też rynek dla kopaczy z pewnością się ucieszy, ponieważ jest ona bardzo wydajna. No i to tyle, jeżeli chodzi o Ethereum. Mam nadzieję, że rozwiałem twoje wątpliwości na temat kupna karty po kopaniu, a także poprawiłem swoje błędy z poprzedniego odcinka. Ja nazywam się Bitulf, a to był odcinek o Ethereum. Trzymajcie się i na razie.